Halo, halo, kłania się Stachu. Witam w kolejnym odcinku Metro Redux. Jesteśmy w bibliotece, a właściwie już w jakimś tam podziemnym magazynie, czy w jakimś tam tajnym magazynie, do którego mieliśmy się dostać. I teraz musimy odszukać dokumenty. Ale tutaj cały czas snuje się strażnik. I ciężko się zorientować, co zrobić. Bo on pojawia się tutaj co chwilę. On gdzieś tam. Tak, będzie mi tu teraz ryczał. On gdzieś tam na chwilę wskakuje do góry, a potem pojawia się tutaj znowu. Ja przypuszczam, że muszę iść bezpośrednio za nim. Zaraz się zobaczy. Zaraz się oceni. Czy rzeczywiście tak ma być? Chodzi o to, że on tutaj gdzieś włazi na górę. I w momencie, kiedy on tutaj na górę wejdzie, to my mamy chwilę, żeby cokolwiek porobić. Bo on później znowu tutaj wraca, się pojawia. Dobra, zbieramy powoli wszystkiego, co się da. Ej, 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 koligo. Właśnie, już mi jest za plecami. I teraz pytanie, czy on mi stąd wylezie, czy mnie tutaj zabije. Bo ja powiem szczerze, nie za specjalnie wiem, gdzie tu się dalej poruszać. Tutaj gdzieś. Wychodzi na to, że tędy, że za nim jakoś, tak? Tędy, tak? Dobrze. Wychodzi na to, że tędy. Chyba tutaj. Oj, spadłem gdzieś. Spadłem gdzieś. Nie wiem, czy to tak miało być, że dobrze, że spadłem, czy wręcz niekoniecznie. Bo gdzieś spadłem. Chyba dobrze, że spadłem. Gra się zapisała, to chyba dobrze. Chyba tak miało być. Tam coś się ruszało, szlak by to. Moment, może prądu trochę? Bo zauważyłem, że lepiej... Albo nie lepiej. Nie rozumiem. Dobra, trudno. No i co teraz? No ale dlaczego? No dlaczego? Przecież stoję i patrzę na niego, a on mnie leje, no. Teraz pytanie, czy gdzieś teraz poszedł? No poszedł, dobrze. No i nie, to przecież co ja ci, że co? Trzeba się powstrzymać od strzelania, bo strzelanie nic nie daje. Cholernie wolno idzie, no nie? Tu się wziął, chłopak obraził. No i co jest nie tak? Co jest nie tak, czego nie rozumiem? Szlak by to, czyli nie tamtędy. A tu jest ich dwóch, tak? Bo tu dołem się przemknął jeden, jeżeli dobrze widziałem. No i nie wiem, o co tu teraz chodzi.
Te są jakieś bardziej agresywne niż tamte na górze. Nie wiem, może tędy? Może bardziej na kuckach? Tam gdzieś jest. No i co nie pasuje? No przecież... Nie rozumiem, no po prostu nie rozumiem. No i tu jest na dole jeden. Czy to jest zwykły ten mutant? Tam biegać, ścigać, czy jak oni tam się nazywają? To był chyba taki ten właśnie... ten. A tu jest ten kurna bibliotekarz cały zasrany. Tylko że ja nie rozumiem, o co tu może chodzić. Gdzie on jest? No proszę cię. No proszę cię. No i teraz nic mi nie zrobi. A przedtem kurna lał mnie jak poparzony. Tu gdzieś w prawo, ale to chyba tu jest za ścianę muszę iść, tak? Czy on już poszedł teraz? Chyba po schodach. No teraz jeszcze się gdzieś zaklinowałem. Tutaj gdzieś mi kurna wskoczył szlagbyko. Nie wiem, czy ja tędy mam iść? Jakby to trochę wyglądało, no bo po tych schodach. Oj. Jezus. I gdzie jest kurna cwaniaczek teraz? Gdzieś się odzywa. Dobra, idziemy na kuckach. Będzie trochę ciszej. Ale tu jest już koniec. Po schodach więcej wyżej nie wejdziemy. No i tu nie wejdę. I powiedzcie mi, o co chodzi. Tu jest jakieś wejście, dobra. Tutaj nie. Może tutaj. Wygląda, że tak. Coś tu rozdeptałem? Dobra, idziemy dalej w takim układzie. Ej! No skąd? Co za menda parszywa. Dobra, ale gra jest zapisana, czyli teoretycznie w dobrym kierunku idę. Zdaje mi się, że ja tutaj dopiero co byłem. Dobra, skradamy się dalej w takim układzie. Niby gdzieś tam, w tamtą stronę. Kurna, tu będzie łażenie. Nie no, to przecież ja po tych schodach dopiero co wchodziłem na górę.
No ja po tych schodach chodziłem na górę, więc... Tutaj? No, bądź grzeczny. Bądź grzeczny, proszę cię. No tutaj nic. Tutaj nic, nic. Ja nie wiem, gdzie mam iść. Naprawdę nie mam pojęcia. Tam do góry? No i... No i nie rozumiem. No i nie rozumiem. Naprawdę nie rozumiem. To jest jakiś kurna... Jakiś nieśmieszny cyrk, naprawdę. Kurna, już sam nie wiem, co mam patrzeć. Szlak by to... No ja nie wiem. Tu nigdzie nie wejdziemy. Skąd ja tu kurna przyszedłem? Żeby się cofnąć jakoś teraz. Nie mogę się cofnąć. Muszę kurna tędy jakoś koniecznie iść tutaj. Kurna, może tu jakoś do góry? Nie, tu przez barierkę nie mogę. No, kurwa, przecież tu się nie da nigdzie iść. Ej. No naprawdę, jakoś tam, kurna, tam trzeba iść. Zdejmijmy maskę. Można bez maski? To chyba można bez maski chodzić. No ja tu chodzę w masce jak idiota, a tu można chyba bez. No i gdzie jest ten, kurna, cwaniaczek? Garnie mnie, kurna, gdzieś w jakimś najmniej spodziewanym momencie. Górą można było bez maski. Tu na dole niestety trzeba w masce. Może tędy? No, no, no. Tu jest jakieś przejście. Czego nie widziałem przedtem.
A dlaczego ja muszę mam iść gdzieś tutaj, nie wiadomo gdzie? Nie wiadomo po co. Kurde, no nie ogarniam tego bałaganu. A jakby tu wejść na górę? No do niczego to nie służy. Chociaż, kurde. Gdzieś przeszliśmy, nie wiem jakim cudem gdzie, ale gdzieś się udało przejść. Gdzieś słyszę typa, ale nie wiem gdzie. Dobra, gra się zapisała, czyli jest jakiś postęp. Jest jakiś postęp. Tam gdzieś muszę iść, tak? Dobra. No proszę cię, zlituj się. Bądź dobrym potworkiem, no. W zasadzie ja tu mogę zrezygnować z zniesienia broni jakiejkolwiek, bo i tak walka nie ma sensu, no nie? No i w czym problem? No. No po prostu... No, chodzi na to, że muszę iść tam. Cokolwiek by to nie było tam. No, tak to jestem ja. No i w czym problem? Przecież... No nie... Nie rozumiem, po prostu nie rozumiem. Kurwa, żeś jego mać. Odwrócił się, wszystko w porządku i nagle... Czapka mu inaczej stanęła i jest chuj. I wraca i mnie leje. Kurwa, no... O co chodzi? O co tutaj do ciężkiej cholery chodzi? No nigdzie indziej niż przecież nie pójdę, bo nie mogę. Tylko muszę iść tam, no. No i nie pójdę, no bo nie. No kurwa, czego nie rozumiem? Może jednak gdzie indziej. No ale tu nie ma gdzie indziej, no to przecież... Ten kierunek niczego mi nie pokazuje konkretnego, czy to jest do góry, czy to jest na dół, czy to jest gdzie.
Tylko ogólny kierunek mi pokazuje ten kurna kompas zasrany. Kompas pokazuje mi tylko ogólny kierunek. No dobra, chwilowo tego nie ma. A teraz już jest. No i przecież stoję i patrzę na niego tak jak należy, no. No i nie mogę nic zrobić, przecież nie jestem w stanie tego zrozumieć. Może to tak trzeba. Może to tak. Może to tak. Bo poczekałem, aż on skoczył na górę i wtedy szybko przemknąłem. O, on gdzieś tam się wziął, zeskoczył. Zobaczymy, czy można bez maski. No i przecież to... No jak? No nie no, no nie no! No nie, no, no, no! Przecież... No i utknąłem w tym miejscu jak idiota, no, bo... No utknąłem w tym miejscu, ewidentnie utknąłem. No i jest... No nie mogę, no kurwa rzecz przecież! Nie rozumiem, naprawdę nie rozumiem, co się dzieje. Nie wiem, czy ja... Kurwa, w ogóle w dobrą stronę idę, no... Wychodzi na to, że w dobrą, bo gra się co jakiś czas zapisuje, więc... Więc wychodzi na to, że w dobrą stronę idę. Ale jak ja mam to przejść, nie mam zielonego pojęcia. Dobra, zobaczymy teraz. Gdzie jest to typ, ten typ? Gdzie jest ten typ teraz? Teraz go nie ma. Teraz się akcją okazuje, że jego nie ma. Tutaj? No, uda się ci się nie uda. Kurna, nie wierzę. No nie wierzę, po prostu nie wierzę.
Ja tak, to się samo steruje, że tak powiem, więc tak, jest cutscenka w tym momencie. No, D6. I co teraz? I had found these documents, but Miller had not yet returned. Without his help, I wasn't certain I could get out of the library alive. But everything depended on it. No dobra, i co teraz? Dobra, gra się zapisała. I co teraz? No dobra. There you go, my man. I'll take you there for 50 bullets. So you made it, Arturo. I had my doubts, to be honest. Did you find anything? Okay, settle up. Покойно, ребята. So, where are we going? To church. Artur, does the name Ken ring a bell? Helped us find you. I still don't know how you did it. Han? Okej. Okay. Hana gdzieś tam spotkaliśmy po drodze, no nie? Okej. Samo się jedzie. Za specjalnie się nie mogę na metro zajrzeć. Spartans outdoor base. In the meantime, I'll change the documents you brought. I was put in charge of radio monitoring. Our hope was to contact the government bunkers over the Urals, but those bunkers were the first to be hit. Rozejrzyj się po bazie, uzupełnij zapasy i odszukaj młynarza. And nobody thought this would be the war that would end it all. Yes, I was monitoring the radio. I picked up. Można tu wskoczyć? Podskoczyć nie można. Siberia was silent, but the others did. Dobra, tu jest notatnik od razu, bo widzę, że miga. Kurde, nie ten guzik. Proszę bardzo, archiwum, cerkiew. Gdzieś. Kuźwa. Dobra, cokolwiek by to nie było. Artyom, I'm Vladimir. Pick whatever you like. Pytanie, co my tu whatever we like? Amunicja, coś tam jeszcze zebrano, podniesiono. Całkiem sympatycznie. You can't find stuff like this in the metro. It's the latest military equipment. Naprawdę? Dostosuj, co mamy tu nowego? Tłumik do strzelby? Cztery lufy? Kurde, zabrało mi tamtą kiedyś wcześniejszą strzelbę, którą miałem, całkiem fajną. Ergonomiczna rączka, ble, 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 wskaźnik laserowy. Czy można mieć jednocześnie? Zainstaluj. Okej, tu można mieć wszystkie trzy rzeczy naraz. Zmniejsza rozrzut, tłumik. Kurde, tłumik by się przydał.
jeszcze? Blood is outrageous. I'll tell you that. Optyka, celownik na podczerwień to nie lufa. Tłumik mamy założony. Inny wskaźnik laserowy. Tutaj pistoleto. Kolimator. Lufa. Rozszerzona lufa, tłumik to ok. No, wychodzi na to, że tu jest wszystko. Tu jeszcze ktoś? Jakiś handel? A, tam jest jakieś przejście, dobra. Co ten chłopak tutaj kurna rąbie? Hej there, Artyom. No siema, coś ty chciałeś, to jeden nie masz, dla mnie nie masz nic. Dobra, idziemy w takim układzie. Tak, dobrze, dobrze. Tam jest chyba młynarz, tak? Tu jakiś cwania. A tu jest Han. Hello there, Artyom. I told you we'd meet again. It's a nice base the Rangers got themselves. I heard you received no help from Polis. What's your next move? Keeping silent, you're turning into a Ranger. Take a close look at the road you follow, Artyom, and be aware of how it might end. You reap what you sow, Artyom. Force answers force. War breeds war, and death only brings death. To break this vicious circle, one must do more than just act without any thought or doubt. Well, Artyom, I've been chatting here for far too long. It's time to go. O, jest notatnik kolejny, dobrze. Bierzemy. O, to ten brakujący niby, no ale i tak nie wszystko mam. Dobra, nieważne. O, ble. Dobra, i teraz co? Odszukaj młynarza. Młynarz jest sobie tam tutaj. Teraz pytanie, czy warto iść do niego. Bo pytanie, jak długa będzie scenka później po spotkaniu z nim. Zobaczymy. Okej. There's not much useful in here. Just hints at most. Although it does show the way to D6. Well, that's our destination then. Are you ready? Jeszcze nie. Gear up, Artyom, and take the opportunity to get acquainted with Vladimir. Dobra, czyli w następnym odcinku sobie pójdziemy dokądkolwiek byśmy nie mieli pójść, tak? Tutaj nie można nic zrobić. No, tak to zrobimy. W następnym odcinku się już wybierzemy dalej i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Kurde, tutaj gul mi skoczył, bo tam miałem problem z przejściem tego bibliotekarza. No dobrze, że się udało, ale nie wiem, jak ja to zrobiłem. Tak czy inaczej, ciąg dalszy w następnym odcinku. Oczywiście zapraszam, a tymczasem żegnam się z wami. Trzymajcie się, cześć.